Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, a w tej części kursu chciałem kontynuować serię poświęconą renderowi Cycles i w tym odcinku chcielibyśmy, przynajmniej ja bym chciał zaproponować coś takiego jak analizę wydajności renderowania. Jak wiemy, Cycles do szybkich renderów nie należy, chociaż trudno mu odmówić sporej sprawności i potestować postanowiłem troszeczkę, w jaki sposób ta wydajność zależy od poszczególnych ustawień w zakładce render tu na tych panelach. A więc przejdźmy może do rzeczy. Przygotowałem sobie scenę, która jest bardzo prostą sceną, a która nazywa się Kernel Box. Tutaj mam stronę z wiki, w której opisany jest integrator, czy też maszyna całkująca w Cycles, ale to może do tego za chwilkę wrócimy. Mam taką prostą scenę, która składa się ze zwykłego pudełka i w tym pudełku siedzi włożona do niego małpka i jakaś mała kostka. W tym pudełku mam również źródło światła, które znajduje się na suficie. Jest to po prostu jeden z planeów, do którego przypisałem materiał z parametrem emission. Tutaj mam te materiały, to są wszystkie materiały przywiązane do tego boxa. No i light to jest akurat światło, które świeci teraz z siłą 100. Widać, że w nodach wygląda bardzo typowo. Pozostałe materiały to ściany. Czerwona ściana jest po lewej stronie, to jest zwykły materiał typu diffuse. Zielona ściana jest po prawej stronie, to jest też materiał diffuse. Na podłodze mam materiał, który jest materiałem glossy. Jest to teraz czysty materiał glossy, ponieważ miksowanie odbywa się z faktorem, czy też z czynnikiem 0, więc brany jest tylko ten górny moduł wejściowy. Gdybym ustawił faktor na przykład na 1, to wtedy miałbym podłogę zrobioną w całości przez materiał typu diffuse. Jak widać, już teraz jest to podłoga o barwie białej. No i pozostałe ściany są białe. Także te fragmenty sufitu tutaj są białe. Ok, ściana tylna. Również małpka ma materiał, który jest zwykłym materiałem diffuse, a na kostce jest materiał typu glossy. A więc mamy wszystkie możliwe rodzaje materiałów. Może zamiast tego glossy tutaj powinienem dać coś takiego jak glass. Wtedy mielibyśmy wszystkie rodzaje, ponieważ mamy tutaj materiał, który jest glossy. Mamy do niego liczone światło bezpośrednio, niebezpośrednio oraz materiał transparentny, czyli właśnie taki glass, który teraz jest czarny i oczywiście materiał typu lustro, gloss, który znajduje się na podłodze. Ustawię może, żeby to było prawdziwe lustro. Damy tutaj 100% składu tego glossy. No i teraz jak widać, ten render zbyt ciekawie nie wygląda, mimo tego, że mam w preview ustawione aż 200 próbek. Teraz chodzi tutaj o to, że to jest taka testowa scena. W ogóle Kernel Box warto byłoby wyjaśnić, co to jest, więc może skoczmy szybko na Wikipedię, aby się przekonać, że istnieje coś takiego. Kernel Box. Proszę zobaczyć, byłem już tam na Wikipedii, żeby sprawdzić. Jest to takie narzędzie, które służy do testowania silników renderujących. Po zrobieniu renderu w takim właśnie pudełeczku można zrobić zdjęcie takiego pudełka wykonanego normalnie w rzeczywistym świecie i porównać render ze zdjęciem, sprawdzając, czy renderer rzeczywiście dobrze oddaje wszystkie fizyczne własności światła. Warto sobie o tym poczytać. Są również inne ciekawe modele, nie takie, na przykład królik ze Stanford, ewentualnie ten słynny czajniczek, który używany jest bodaj w 3D Studio i jeszcze pewnie w innych rendererach. On jest również ciekawy, ponieważ potrafi rzucać cień sam na siebie, a to jest nieraz dość ciekawa własność testowana w rendererach. Ok, ale to jest dygresja, więc wracam już do normalnego tematu. Więc mamy ten Kernel Box i w takim właśnie boxie postanowiłem potestować troszeczkę wydajność renderowania. Renderowanie jest ustawione w taki sposób, że mamy rozmiary naszego obrazka równe 512x512. Ustawiłem takie rozmiary dlatego, aby dobrze dzieliły się przez 2, co ma znaczenie później przy różnego rodzaju tailingu. Tutaj jest tailing, teraz 256x256 oznacza, że normalny render będzie się liczył w takich czterech jakby kwadratach. Scena zostanie podzielona na cztery obszary, równiutko według połowy i tam się będzie wszystko ładnie liczyło. Więc tak wygląda rozmiar renderowania. Nic poza tym tutaj większego nie zmieniałem. No i potem to, co nas będzie interesowało, to zakładka sampling, czyli próbkowanie, oraz zakładka light paths, czyli ścieżki światła. W tym momencie mam wybrane w tym light paths full global illumination, ale wszystkie parametry stąd zostały ustawione na zero, może poza diffuse i glossy, które teraz zmieniłem, aby uzyskać takie zerowe wyjście, taki standardowy zestaw o najmniejszych możliwościach. To, co nas jeszcze interesuje, to oczywiście ustawienie tailingu, ilości wątków, gdybyśmy chcieli testować szybkość renderowania, no i ewentualnie można byłoby jeszcze kombinować z jakimiś innymi parametrami. To, co zrobiłem, to zestaw takich renderów, takich jak ten na przykład, z pomiarem dokładnym czasu, ile one zajęły. A więc sprawdzałem na przykład,
Ile czasu renderowałaby się taka scena o rozmiarach 512x512 przy użyciu jednego wątku na CPU, czyli na procesorze, przy wykorzystaniu na przykład renderowania progresywnego, które realizowane jest przez 200 próbek, okay? Przy minimalnej ilości bounce'ów i tak dalej. Jeżeli teraz wcisnę F12, tylko tutaj się przełączę do normalnego widoku, teraz F12 powoduje, że scena renderuje się no właśnie w sposób progresywny. Widać tutaj, że coraz bardziej mi się uaktualnia ten kwadrat za pomocą jednego wątku, a więc jest tylko jeden taki kwadrat liczony na raz, a kwadrat ma wielkość 256 na 256, co oznacza dokładnie 1/4 całej powierzchni. I teraz renderowanie tego rodzaju może być przez nas zmierzone, czyli ten czas, który tutaj mam, mogę gdzieś sobie zapisać, później zmienić ustawienia i te ustawienia puścić podczas renderowania kolejny raz, uzyskując różne czasy i obserwować, jak na przykład wpływa ilość wątków na czas renderowania, albo jak wpływa wielkość tych klocków, które tutaj mam na czas renderowania, albo jak na czas renderowania wpływają te ustawienia, które mogę zrobić tutaj. Sprawdziłem tak naprawdę trzy zestawy ustawień standardowych, które związane są z tą listą w Lightpaths. A więc wybrałem sobie stamtąd Direct Light. Direct Light jest ustawione w ten sposób i niczego tutaj nie zmieniałem. Następnie wybrałem sobie Full Global Illumination oraz Limited Global Illumination. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostały standardowe, a więc wartość clamp była ustawiona na 0, miałem zawsze 200 próbek. No i tak to było robione. To, co sprawdzałem, to różna ilość wątków. Sprawdzałem renderowanie w czasie podczas wykorzystania jednego wątku, dwóch, później czterech, ośmiu i dodatkowo jeszcze 16. Na tej maszynie, na której prowadziłem te testy, mogę maksymalnie bez żadnych strat wykorzystać 8 wątków, ale chciałem sprawdzić, co będzie, jeżeli wykorzystam ich 16, czyli wtedy, kiedy będą one sobie nawzajem wchodziły w drogę i przeszkadzały. Jak się okazało, czasy nie wyszły jakoś istotnie różne. Tak samo sprawdzałem wielkość tych klocków tutaj. Najmniejszy możliwy rozmiar klocka to jest 8x8. W tym przypadku renderowanie trwało, gdy klocki miałem 256x256, trwało niecałą minutę. Natomiast gdybym wcisnął F12, to te małe klocuszki 8x8, jak widać, renderują się w taki dziwny sposób. I to być może generowałoby krótsze czasy, nawet przy tych standardowych ustawieniach Direct Light. Jak widać, zaraz to renderowanie się zakończy. No i czas, przypuszczam, będzie istotnie różny od poprzednio otrzymanego. Widać, że wtedy trwało to minutę, teraz trwa to no, 15, prawie 16 sekund. Jest więc dość istotna różnica. Więc takie testy przeprowadziłem i teraz chciałem pokazać dokładnie, jak to zrobiłem, a potem przeanalizujemy sobie wyniki, a wnioski być może wyciągniecie już sami. A więc teraz tak. Przede wszystkim przejdźmy do terminala. Mam w terminalu zestaw plików Blend, które nazywają się DI-256, DI-128 i tak dalej, które to pliki są dokładnie taką sceną, jaką miałem teraz otwartą w Blenderze. Jedyna różnica pomiędzy nimi jest taka, że ustawione mają różny rozmiar tile'a, czyli tego elementu, który jest tutaj. Pewien rodzaj pliku ma 8x8, inny ma 16x16, później 32x32 i tak dalej, co jest jakby pokazane w tej nazwie. Jest to metoda, która nazywa się Direct Light, a więc mamy wybrane Direct Light stąd. Nazwałem to DI po prostu, w skrócie. Powinienem nazwać DL, ale to chyba nie jest istotne. I wszystkie pozostałe ustawienia pozostały standardowo. I teraz tak, czasy, które uzyskałem, były mierzone za pomocą specjalnego skryptu, ale oprócz tego zrobiłem również Limited Global Illumination oraz Full Global Illumination w takich samych przypadkach. Jak widać, aby wyrenderować wszystkie te pliki, trzeba wykonać przynajmniej kilka prób. Ja zrobiłem trochę więcej rzeczy, ponieważ dla każdego takiego pliku renderowałem ten plik również używając różnej ilości wątków, a więc nie tylko miałem te DI256 lub DI128, tile był 128x128, ale również renderowałem go na jednym wątku, później na dwóch, później na czterech, później na 8 i 16. I żeby te wszystkie wyniki pomiarów były w miarę sensowne, żeby dawało się je porównać, każde takie renderowanie robiłem przez 5 razy, czy też 5 razy dokładnie. W tym celu napisałem sobie taki specjalny skrypt, który chciałem teraz pokazać. Ten skrypt nazywa się RunSH. Wystarczy tylko, że go uruchomię i wszystkie obliczenia wykonają się automatycznie same. Ten skrypt wygląda w taki sposób. Mam go tu otwartego w edytorze. Pozwólcie, że go wytłumaczę troszeczkę. Będzie to chyba materiał dla trochę bardziej zaawansowanych osób. Otóż przyjemną rzeczą pod Linuxem jest to, że mam taki język programowania jak Bash.
Jest to język zgodny z programowaniem SH, czyli taki typowy shell. I w tym shellu pisze się bardzo proste skrypty, które można właśnie w taki sposób zapisać w pliku tekstowym, potem wykonać, no i eleganckie rzeczy się wtedy robią. Wyjaśnię po kolei, o co tutaj chodzi. Na początku mamy linijkę, która mówi komputerowi, jaki rodzaj języka będzie używany, jaki interpreter tego języka będzie tutaj pracował, a potem jest komentarz. W komentarzu napisałem sobie, że zmienna F to jest rodzaj modelu światła, później I to jest wielkość kafla, czyli te nasze kafelki 128 na 128 na przykład. Potem mamy T, liczbę wątków i jeszcze jakaś zmienna N, która oznacza kolejne powtórzenia tego samego rodzaju zestawu do renderowania. I teraz w naszym skrypcie mamy napisaną pętlę. Pętla jest to operacja, która powtarza jakieś inne instrukcje. Pętla zaczyna się w tym wierszu, a kończy się w tym wierszu. A więc wszystko, co jest pomiędzy, zaczyna się powtarzać. Te powtórzenia będą tylko trzy. Jedno powtórzenie wykona się dla napisu DI, drugie dla napisu LGI, trzecie dla napisu FGI. I te napisy będą w trakcie każdego powtórzenia zapisane w zmiennej F. A więc F będzie przybierało wartość DI, albo LGI, albo FGI, zależnie od tego, która to będzie pętla. Dobra, nie będę chyba tego tłumaczył, bo to jest zwykła informatyka, tego można nauczyć się w szkole, albo nawet na studiach, albo nawet samemu, tak jak ja to zrobiłem kiedyś. Następnie wypisuję sobie pustą linię do pliku, który będzie nazywał się na przykład DI podkreślenie results TXT. Potem wpisuję tam jeszcze słowo start, potem do tego pliku wpisuję datę w odpowiednim formacie, a potem wpisuję sobie jeszcze taką pojedynczą linijkę, w której zapisuję, jakie będą nagłówki danych. Na początku będzie napisany model, później wielkość kafelka, potem ilość wątków, a na końcu zmierzony przez ten skrypt czas. No i potem jest druga pętla. Ta druga pętla ustala wielkość kafelków dla naszego pliku. Ta wielkość kafelków jest podawana do blendera w taki sposób, aby za każdym uruchomieniem była inna. Potem dla każdej wielkości kafelka, czyli na przykład dla 8, sprawdzana jest ilość wątków, czyli będzie używany przy renderowaniu jeden wątek, później dwa wątki, cztery wątki, przy kolejnym renderowaniu 8 i 16. I teraz dla każdego takiego renderowania z zadaną ilością wątków będzie przeprowadzonych 5 osobnych renderów i każdy render będzie miał zmierzony czas. Potem jest wypisana pewna informacja i uruchomienie blendera, które wygląda w taki sposób. I teraz tak, blender uruchamiany jest normalnie z jakiegoś tam katalogu, to jest blender w wersji 2.65.8, czyli troszeczkę starszy niż teraz używam. Następnie podaję mu nazwę pliku, która jest obliczana za pomocą zmiennej F oraz I. Te pliki, przypominam, nazywają się jako DI-256, na przykład LGI64 czy 32 i tak dalej. A więc zamiast F wstawi mi się na przykład DI, a zamiast tego I wstawi mi się na przykład 16, 32 i tak dalej. I w ten sposób powstaną nazwy, które ten blender będzie mógł wczytać. Następnie za pomocą opcji minus E każe, czy też nakazuje blenderowi używać silnik Cycles. Te pliki zostały już zapisane w taki sposób, aby używały silnika Cycles, ale na wszelki wypadek ustawiam to w parametrach. Następnie określam liczbę wątków. Liczba wątków to jest 1, 2, 3, 4, 8 lub 16. I to będzie tutaj wstawione zamiast tej zmiennej $t. I następnie robię jedną ciekawą rzecz, która jest bardzo fajna. Uruchamiam razem z wczytanym plikiem specjalny skrypt w Pythonie. Ten skrypt w Pythonie to jest taki jakby mój autoexec i można zrobić to za pomocą opcji minus p. Jeżeli podam minus p, a potem nazwę pliku, który zawiera jakiś skrypt, to ten skrypt zostanie wewnątrz blendera wykonany. I ten skrypt będzie miał dostęp do naszej sceny, do wszystkich naszych obiektów i tak dalej. A więc w tym skrypcie można napisać jakieś dodatkowe informacje, czy też dodatkowe polecenia, które będą nakazywały blenderowi zrobić coś. Ten skrypt za chwilkę pokażę. On jest bardzo prosty. Wygląda w taki sposób. Jest to nic innego, jak tylko ustawienie pewnych informacji w pliku renderowanym, czyli takiego jakby stampa, zwykłego znaczka. Jeżeli przejdę do blendera, to ponieważ nie można tego zrobić normalnie z wiersza poleceń, musiałem to zrobić skryptem Pythonowym. Ten skrypt Pythonowy robi tylko tyle, że włącza checkboxa tego stamp tutaj, a w ustawieniach tego stamp wpisuje render time i ewentualnie dodaje jeszcze notkę. I ta notka to były jakieś dodatkowe napisy, które z tego skryptu teraz wywaliłem, ponieważ nie było to istotne. Dodatkowo można wykorzystać takie rendery do ich późniejszego obejrzenia, porównania, a na każdym z nich będzie zapisany render time, tak samo jak to jest zrobione teraz tutaj. A więc tylko po to był dołączony ten skrypt Pythona, ale to jest informacja dla wszystkich nas taka, że można uruchomić blendera z jakimś skryptem i ten skrypt może na przykład scenę wyrenderować, albo ją skasować, albo napisać coś, albo jeszcze inne rzeczy wykombinować. Weźmy sobie z powrotem ten skrypt run, potem mamy jeszcze opcję minus Y, minus F1 i potem
jest koniec uruchomienia blendera. Blender wykonuje się w tej pojedynczej linijce. Oczywiście dla wszystkich tych kolejnych uruchomień będzie wykonywał się wiele razy, raz za razem i czas wykonania tego renderu będzie wypisywany w konsoli, dlatego później przechwytuje słowo saved. Wtedy, kiedy Blender pisze różne informacje, na samym końcu podczas wyrenderowanego przebiegu po wyrenderowaniu pliku pojawia się słowo saved, czyli zapisano plik. W tej linijce, która zawiera to słowo, na czwartym miejscu znajduje się czas renderowania. Ten czas renderowania wyciągam ołkiem, to jest jeszcze inny język programowania i tutaj jest jedno polecenie użyte tylko w ten sposób. No i teraz, jeżeli wyciągnę sobie ten czas renderowania, to zapisana zostanie w zmiennej s zwykła liczba będąca czasem. Czas w postaci na przykład 1, 0, 15. I teraz na samym końcu w tym skrypcie po każdym uruchomieniu Blendera wpisuję sobie liczbę czy też rodzaj modelu, w którym pracuję. Później wpisuję sobie wielkość kafelka, dla którego akurat ten przebieg nastąpił, później ilość wątków i na samym końcu czas. To wszystko wpisze się do pliku określonego, na przykład D podkreślenie results albo FGI podkreślenie results i ten skrypt sobie w ten sposób będzie pracował. Nie będę go teraz uruchamiał, ponieważ już te wszystkie obliczenia się zakończyły, trwało to no, prawie dobę. I te wszystkie pliki, które powstały, są tutaj. Ten plik to jest LGI Results, FGI Results oraz DI Results. Teraz zajrzymy do tych plików. Zobaczmy, co jest w środku. Na przykład taki DI Results wygląda w ten sposób. Mam tutaj start, a więc zacząłem, to było 18 stycznia, jak widać, i była to godzina 10.41, 26 sekund, i potem wyniki obliczeń w tym pliku zebrały się w takich czterech kolumnach. Mam tutaj napisany model, widzę, że to był rozmiar kafelka 8x8, liczył jeden wątek i ten jeden wątek wyrobił się w ciągu 53 sekund 85 setnych. Następne uruchomienie Blendera z takimi samymi parametrami wygenerowało się, czy też wykonało się w czasie 52 sekundy 56, potem następne 52.50, 52.62, 52.67 i tak dalej. Było 5 takich uruchomień. Teraz te wszystkie czasy należy uśrednić, czyli wziąć sobie z nich średnią i wtedy uzyskamy jakiś taki w miarę sensowny czas pomiaru dla uruchomienia w kafelku 8x8 i jednego wątka w modelu Direct Light. Zrobiłem w tym celu takie jakby podsumowanie, w którym mam tabelkę i w tej tabelce są określone informacje już po uśrednieniu tych 5 uruchomień dla każdego z tych wątków. Aby te wszystkie uruchomienia uśrednić, napisałem osobny skrypt, a więc to jest już kolejny język programowania. My mieliśmy zaangażowany w to wszystko Python, był Bash, a skrypt, który analizuje te pliki, napisałem sobie w Perlu. Ten skrypt jest bardzo prosty, nazywa się Opracuj i działa w taki sposób, że biorę sobie na początku poszczególne pliki. Na początku biorę plik DResults, potem LGI Results, TXT i na samym końcu FGI Results. Wszystkie te pliki wczytuję i potem robię ich analizę. I ta analiza jest robiona w taki sposób, że obliczam sobie średnią i te średnie liczone są dokładnie w tej pętli tutaj i po uśrednieniu wypisuję je po prostu w takiej małej kolejce. Ten program, gdy go uruchomię, wczyta mi wszystkie te pliki z wynikami i wygeneruje mi skróconą, poglądową tabelkę, którą za chwilkę chciałem zobaczyć. Napiszę tylko opracuj i mam wygenerowane z tamtych plików wszystkie wyniki. I teraz ten plik, czy też ten wynik, to jest taka informacja zbiorcza o wszystkich naszych przebiegach, a więc mam teraz model Direct Light, pochodzi z tego pliku, tutaj była data obliczeń wpisana i teraz mam wielkość kafelków 8x8 i czas dla jednego wątku uśredniony z 5 uruchomień to 52 sekundy z kawałkiem. Dla dwóch wątków mam 52 sekundy 75, dla czterech jest 52,71, a więc troszeczkę, ułamek sekundy krócej. Dla 8 wątków jest 52,66, znowuż kilka setnych, czy tam kilkadziesiątych sekundy krócej dla 5 uruchomień. No i oczywiście dla 16 wątków ten czas jest już troszeczkę dłuższy, ponieważ na jednym procesorze mógł pracować najwydajniej tylko jeden wątek. Gdy były dwa, musiały konkurować w dostępie i stąd pochodzi to wydłużenie czasu. Oczywiście te wyniki mogą wychodzić różnie i należałoby wykonać dużo więcej testów, aby sprawdzić, jak zachowuje się sam Cycles podczas renderowania, ale już samo popatrzenie na taką tabelkę może być ciekawe. Może zwróćmy uwagę na to, co się dzieje w przypadku, kiedy mam wielkość kafelka 32x32 albo 64x64. Któryś z tych czasów jest tutaj najkrótszy i to jest czas, który warto wziąć pod uwagę i w taki sposób właśnie ustawić sobie wielkość kafelków. A więc z tego, co mi się wydaje, po takim pobieżnym przyglądaniu się, to mamy jakieś maksimum, czy też minimum czasu, czy też najkrótszy czas w przedziale właśnie gdzieś związanym z tymi kafelkami rzędu 32 lub 64.
Black Felków 256 te czasy wcale nie są takie najkrótsze. Oczywiście dla tego komputera powinniśmy wziąć pod uwagę tylko jedną kolumnę, to znaczy tą z 8 wątkami. Dla 8 wątków najkrótszy czas to jest ten, który liczył się dla wielkości 32, nie, 16 na 16, nie, 32 na 32. To jest faworyt. W momencie, kiedy liczymy sobie scenę w modelu Direct Light, najkrócej policzy się ona na 8 wątkach w przypadku, gdy mamy kafelki wielkości 32 na 32. Jeżeli liczymy sobie Limited Global Illumination, czyli model światła z większą ilością bounce'ów, czy też z większą ilością odbić światła na scenie, przy wyłączonej kaustyce, również na tym komputerze trzeba by wziąć pod uwagę wyniki z tej kolumny dla 8 wątków. Tutaj zdecydowanie najkrótszym czasem jest czas dla kafelków o wielkości 64. Ale widać przy okazji, że czas renderowania tutaj to jest 80 sekund, podczas gdy ta sama scena w modelu Direct Light liczyła się tylko 51 sekund. A więc mamy 30 sekund różnicy, pół minuty dłużej dla tak niewielkiego obrazka. Z kolei jeżeli liczymy Full Global Illumination, tam gdzie jest 128 odbić światła, czasy oczywiście są zdecydowanie dłuższe i tutaj najkrótszym czasem jest czas dla kafelka o wielkości 32 na 32. No i teraz, wyciągając wnioski z takich obliczeń, można powiedzieć, że nie opłaca się ustawiać większego kafla, nie opłaca się liczyć na mniejszej ilości wątków, ani na większej ilości wątków, niż fizycznie może to być wspierane przez naszą maszynę. Także jeżeli macie na przykład procesor z dwoma rdzeniami, to najlepiej liczyć w dwóch wątkach. Być może jeszcze byłyby jakieś sytuacje, kiedy 3 lub 4 wątki dałyby może niezauważalny wzrost prędkości. Z pewnych względów również warto ustawiać wielkość kafelków na wartości podzielone przez 2 w taki sposób, aby pasowało to do wielkości naszej sceny, którą renderujemy. Widać wtedy, że niewielka wielkość kafelka wygrywa z większą wielkością, może właśnie dlatego, że te wątki mniej się blokują na poszczególnym kaflu. No i to jest coś, co chciałem pokazać. Te wyniki w zasadzie nie nadają się do powtórzenia, ponieważ należałoby te skrypty, których używałem, upublicznić. Nie jestem pewien, czy warto to robić. Nie wiem, czy będziecie chcieli takie badania prowadzić. Ale warto wiedzieć, że Full Global Illumination, co zresztą jest do przewidzenia, liczy się zawsze dłużej niż wszystkie pozostałe modele. No i cóż, takie wyniki mogą podsunąć pomysł na optymalizację. Może w następnym tutorialu powiem troszeczkę więcej na temat tego, jak pozbyć się tych szumów tutaj i tam również powiemy sobie o pewnej optymalizacji, którą można wprowadzić w obliczeniach, korzystając z modelu nieprogresywnego tej funkcji obliczającej światło, ale to już jest następny tutorial, a ja teraz dziękuję za uwagę i gdyby ktoś chciał, żebym te skrypty udostępnił, proszę dać mi znać, wtedy dołączę je do tego tutoriala jako załączniki. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się.